jest kolejny piękny dzień na anarchii, chyba że nie wyjdę z tej lawy, jakby git, fajnie. Dziękuję. Piątek to pierwszy odcinek, chłopie. Naprawdę? No, nie masz. Masz tylko jakiegoś shorta. A. W takim razie dzień dobry, witam was w pierwszym odcinku na anarchii. Miało wpadać dużo shortów, ale nie chciało mi się ich obrabiać. On raczej tutaj będzie. Może przywitamy członków. Z Winnego, gdzie ty jesteś? O, tutaj. Tutaj mamy naszego pierwszego uczestnika. Sorka. Kurde. To ja już może będę spadać. Podsadzę się głową. Jak tu? Dobra, odlatuję. A jak to się nazywa? Konie to bazy? Ej, kto to tak nazwał? Przyznać się. Ja tego tak nie... dobrze, teraz... Dzień dobry. Teraz poznamy drugiego uczestnika. Korytobazy. Który jest... Ej, Stachu, gdzie ty jesteś? O kurde, jaka wydajna. Chłopie, jak masz tak belek, to ci pozostanie 12. A. Nie zapominaj, że tu ma... Ile to ma kilometrów? Dzień dobry, witam. Dzień... Tu ma 9 kilometrów. Daj mi coś powiedzieć. Dobrze, tutaj mamy super piękną oraz wydajną 3 piętrową farmę złota. Nazywamy go Złoto Inator 3000. Tak. A ja właśnie wleciałem do dziury i nie wiem, jak z niej wyjść. Ale ty wiesz, że jak się rozczarujesz, że tak mało złota, to ty wiesz, że musi być ścian załadowany chyba, no nie? O, Pepa, odsuń się. Dziękuję. Jaka Pepa? Mam świnkę w bazie, która nazywa się Pepa. Jednak mam 20 PSB. Ty jeszcze... Jak to zrobił chłopie, że się wywaliłem? Szczerze? Znaczy latałem i chciałem się złapać. Co to jest za patyka 20? Kurde! A ty się już przeniosłeś, tak? Tak! Tylko, że zginąłem. Więc będę... Jak to wygląda, chłopie? Więc daj mi chwilę, bo już kurde, piąta minuta odcinka, a ja nadal nie mam. No. O! Tutaj mamy drugiego uczestnika, nasz główny czeladnik budowniczy na anarchii. To właśnie on zbudował Złoto Inator 3000. Jak się z tym czujesz? O matko, totem! Już kolejny, dobra. Stachu! No. Wiesz... Lecimy do Marka! Co? Ktoś wiedział o moim sklepie, gdzie można sobie dokupić itemki? Tak, a co? A nic, właśnie idę do niego sobie kupić 2 totemy, które zmarnowałem. Dzień dobry. Tutaj mamy przepiękny sklepik dla flanksterów, już otwarte. Można w nim kupić dosłownie wszystko, a najlepsze są totemy, które są... Dzięki temu sklepowi odnowisz bardzo szybko oraz sprawnie swój ekwipunek. Więc jeśli chcesz, to kupuj już dziś. Ja. Powinienem być reklamodawcą. Jeśli chcesz, nie... z winną zostać. Hej,
Ej, zwinny! Ty powinieneś mieć psa Janów, bo ty tak zwinny. Ja? Janusz. A. Teraz wam pokażę pika pokoju. Tak, pika pokoju. No pika pokój, pamiętasz tą bazę, którą wysadziłem? Naszą starą bazę, którą wysadziłem tymi... Pikachu? No. Ja. Siema, tu wszystkie jest. Nie, że masz mi to naprawić. Ale to jest takie fajne. To prawda. Nawet... Dobra, daruję wam tym razem. Super, czyli pika pokój przetrwa, a wy... Ej, widzu, bo to tak nie może być. Nie zostawiłeś łapki w górę. Tak za darmo oglądać to trochę nie ten, no to zostawcie łapkę i suba. Co? Janek, ale wiesz, że to jest pierwszy odcinek z nami i to trochę niemiłe dla nas. Spoko, wszystko się wytnie, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wycinaj! Dzieci, ale to jest kanał Family Friend. Ała! Ten, co my musimy jeszcze... Ale chudzik, Lewandowski! Nice. To może tym przepięknym akcentem Lewandowskiego, który już niedawno chyba gra w Katarze? W Katarze gra. Wczoraj był mecz. Nie, dzisiaj jest mecz o 6. Tak? No. Okej. Nie no, ja też tego nie oglądałem, ale chyba grali z ten, z kimś... Chyba nie Polska grała, tylko ktoś inny. Nie, Polska nie grała. No, Polska... Na pewno nie wczoraj. Tak, Polska chyba dziwy, albo jutro będzie grać, bo ja wiem. Dzisiaj. No to dobrze. Mamy 21 listopada, gdy to nagrywamy, więc pewnie filmik wpadnie 22 albo 3, więc trzymamy kciuki! Albo najpierw za tydzień, bo ci się zapomni, albo nie będzie chciało. Więc ten, ja pozdrawiam z dziury, więc Astron z przeszłości pozdrawia was z dziury, Naura.